Znacie baśnie, prawda? Wszystko musi się w nich dziać co 100 lat. W tej historii jest podobnie, ale nie nazwałbym jej baśnią. Nie do końca. A idzie mniej więcej tak. Żył kiedyś wielki czarownik, zwany zegarmistrzem. Stworzył on zegar. Bezśmiertny zegar, który dawał wieczne życie. Jednak sprężyna w zegarze z czasem się rozwijała i trzeba było go nakręcać. Raz na 100 lat. Zegarmistrz dobrze ukrył swój skarb w miejscu odludnym i opuszczonym. Jego pech. Ja trzymałbym zegar w sejfie. Miałem tego pecha, że biuro zwróciło na mnie swoją uwagę. Nie wiem, co mu się we mnie nie spodobało. Kapelusz, nałóg tytoniowy. A może to, że spotykałem się z największymi mentami tego przeklętego miasta. Sam nie wiem. Mimo środka lata, musiałem gdzieś przezimować. Praca dla maga, dla którego biuro to tylko chłopcy na posyłki, wydawało się dobrym pomysłem. Ręce będą bezpieczniejsze w kieszeniach. Na czym dokładnie polega sprawa? Ja mówię. He? Ja mówię, a ty słuchasz. Tak? Właśnie. Bardzo dobrze. No a co dokładnie mnie do tego motywuje? Pieniądze oczywiście. A teraz się ucisz. Postanowiłem z nim trochę pograć. Chyba ci się z kimś pomyliłem. Chcesz mojej pomocy, to zachęć mnie, żebym ją udzielił, albo odwracam się i wychodzę. Nigdy nie opuścisz tego miejsca, jeżeli ja tego nie zechcę. Aha. Imponujące. To może zaczniemy od początku. Dzień dobry, panie zegarmistrzu. Dzień dobry, panie detektywie. No, bardzo dobrze. Na czym jest polega firmy? Wiedziałem, że stąpam po cienkim lodzie. To niebezpieczna gra, ale niż człowieka takiego jak zegarmistrz. Po co to robiłem? Żeby wybadać, jak bardzo zaangażowany jest w tę sprawę. Jeżeli pozwalał, żeby taki śmieć z ulicy był dogadywał, to znaczy, że musiał być zaangażowany, jak drwal w zabójstwo siekierą. Powiedziałem śmieć? Dla ludzi takich jak zegarmistrz wszyscy jesteśmy śmieciami. Dużo się o mnie mówi, tak. Szczególnie po tym, jak rozwiązałem sprawę gangu wężorękich. I po tym, jak zdjąłem z ulicy starą sinowłosą. Ale dla magów i artefaktorów nadal jestem kawałkiem śmiecia. Może tylko którymś z tych większych kawałków, które trzymają się na wierzchu. Ile? 5000. Drażnię się z takim jak on dla jeszcze jednego powodu. Lubię patrzeć, jak się gnomy gimnastykują, kiedy zdają sobie sprawę, że tym razem to oni potrzebują pomocy. I dla odmiany nikt nie ma zamiaru się przed nimi płaszczyć. Jak wilczek, który nagle krztusi się i dławi, bo w gardle utkwiła mu królicza kostka. Łykaj, wilczek Nido. Zabierz mnie tam. Jajko? Jajko. Jajko w skrzyni. Powiedz, co robisz, kiedy no... chciałeś schować zegarek z powrotem do środka. Zapomnij, że pytałem. Artefaktorzy mają swoje tajemnice.
Miałem nadzieję, że tej nigdy nie pozna. Czy mógłbym korzystać z zegarka, gdybym go znalazł? No, muszę mieć takie rzeczy, bez tego niczego nie zdziałam. Zegar jest zestrojony ze mną. Tylko ja mogę go używać. Teoretycznie ktoś o dostatecznej wiedzy mógłby próbować go przestroić, ale wątpię w to. Dlaczego? Dlatego, że włożyłem dużo pracy, aby próby przestrojenia uczynić maksymalnie trudnymi i niebezpiecznymi. Oto dlaczego. Zapewne wydaje się to oczywiste, jeżeli przez chwilę się nad tym zastanowić. Dowcipniś. Ale to nie wszystko. Bezśmiertny zegar to nie tylko mechanizm. Jak wszystkim magicznym przedmiotom jest mu dana pewna forma życia, świadomości. Wie, kto jest jego panem. Leżał tutaj 100 lat bez nadzoru. 100 lat? Tak. Bez nadzoru? Nie. Były tu zaklęcia, były pułapki, ale je ominięto. A wiedziałby pan o aktywacji pułapek? Czy muszę odpowiadać na to pytanie? Wedle życzenia. Tak, wiedziałbym. W takim razie może drzewo coś widziało? Nie chciałem, aby przeszkadzano mi podczas nakręcania zegara. Dusza drzewa jest czasowo niedysponowana. Nie powie nam nic wartościowego. Mimo wszystko chciałbym z nią porozmawiać. Potrafi pan tę sztuczkę z przechodzeniem... Nie obrażaj mnie, człowieku. Dolny świat. Niektórzy mówią, że siedzibą grozy. Znałem takie uliczki, takie speluny, że dolny świat, gdyby je zobaczył, ze strachu zamknąłby się w pokoju i zostawił drzwi komodą. Jednak tym razem dolnemu światu udało się poruszyć mnie. Jak? Jak dawno temu? Pytasz o duszę drzewa? Kiedy stworzyłem bezśmiertny zegar? 16 nakręceń temu. Miałem ochotę rzucić tę sprawę w demony i wsadzić sukinsynowi nóż w nerki. Może nawet by mi się udało, gdybym był dość szybki. Może. Dusza drzewa była kobietą. Czy to już wszystko, detektywie? Jak rozpoznam zegar? Pytałem o to, ale myślałem o czymś innym. Zastanawiałem się, jak dla mnie skończy się to zlecenie. Może kiedy dostarczę zegarek, ja też zawisę na jakimś drzewie. To, co nastąpiło później, wcale nie poprawiło mojego samopoczucia. To są plany zegara. Niepełne, żeby nie było wątpliwości. Oczywiście mam do ciebie całkowite zaufanie, ale jeżeli spróbujesz z nimi uciec, albo je komuś sprzedać, to zostanie z ciebie wiele dymu, ale niewiele popiołu, panie detektywie. Nie popełniam tego samego błędu dwa razy. Wspaniale. Moja przewidywana długość życia właśnie spadła jak pływak do pustego basenu. To jest zobowiązanie, że nie wykorzystasz uzyskanych informacji przeciwko mnie. Każdy sąd zrobi z ciebie... Tak. Do widzenia. Poczułem na karku czyjś oddech i wcale nie zdziwiło mnie, że pachnie chryzantemą.